Dzień dobry. Jakiś czas temu zapowiedziałem, że QA będzie co miesiąc. Minęło troszkę więcej czasu, ale żeby nie przedłużać, odpowiadam tym razem na pytania z karty Społeczność. Czasem będzie z Twittera, czasem z karty Społeczność na YouTubie. Aleksander Malinowski. Czy nie czujesz się głupio, gdy jak sam mówisz, niekiedy przez rok czy pół musisz się prosić kogoś o wywiad do The Legends? Nie czujesz niesmaku, musząc się prosić jakiegoś ekspiłkarza, żeby łaskawie z Tobą porozmawiał? Po co właściwie biegasz za kimś, kto Cię nie traktuje poważnie? Gdybym prosił tych piłkarzy o jakąś przysługę, na pewno czułbym się głupio i na pewno czułbym niesmak, miałbym problem, żeby spojrzeć w lustro i tak dalej. Natomiast, Aleksander, na tym polega dziennikarstwo. Na tym to polega, że walczysz o jakiś wywiad, że... Nie lubię słowa prosisz, ale że proponujesz komuś wywiad, że tłumaczysz tym osobom, dlaczego powinny udzielić wywiadu tobie, a nie komuś innemu, że przedstawiasz na przykład listę swoich rozmówców, żeby ci rozmówcy widzieli właśnie, że przed nimi był Kempes, był Van Basten, Tony Adams, teraz John Terry i tak dalej. Na tym polega dziennikarstwo. Kiedyś od jednego z kolegów po fachu usłyszałem taką opinię, że dziennikarstwo to jest wieczne czekanie, ale też trzeba tych ludzi mimo wszystko poprosić, bo słuchajcie, nie oszukujmy się. Ja nie mam jakichś kompleksów związanych z narodowością ani nic w tym stylu. Absolutnie nie. Uważam, że akurat seria The Legends to jest taki produkt, który, który przyjąłby się wszędzie. Natomiast z punktu widzenia, na przykład takiego Ziko, o którego walczyłem kilkanaście miesięcy, walczyłem, czyli na przykład wysyłałem do niego wiadomości i pytałem, jak wygląda u pana sytuacja, czy teraz jest OK, czy teraz nie jest OK. A po drodze były różne perypetie zdrowotne, były różne podróże, były różne obowiązki. Ja to rozumiem. Jeżeli na przykład taki Ziko, czy jakiś jego pośrednik odpowiada mi, na przykład to Paulo Roberto Falcao, też walczyłem bardzo długo, odpowiada mi, słuchaj, za dwa miesiące może być luźniej. Ja, ja za te dwa miesiące dostaję odpowiedź, no kurczę, no niestety znowu nam się tutaj na skład Dało, spróbuj do nas uderzyć za trzy tygodnie, no to uderzam. I to nie jest tak, że ja kogoś błagam o te wywiady, bo te moje wiadomości nigdy nie są w takim tonie, jakbym kogoś bardzo o coś prosił. Ja uważam, że wywiad to jest, mimo wszystko, jakaś współpraca pomiędzy dziennikarzem a rozmówcą, gdzie rozmówca ma też coś do zyskania, natomiast wracając właśnie do tej narodowości, nie ma co się oszukiwać, że. Mm, takie postaci jak Zico, Van Basten, Kempes i tak dalej, poważniej będą traktowały media niemieckie, amerykańskie, angielskie, francuskie, ponieważ Polska nie jest w pierwszym szeregu, jeżeli chodzi o piłkę. Po prostu Polska aż tak się nie kojarzy. Druga kwestia, to jest kwestia lingwistyczna. To znaczy, jeżeli ktoś wie, że na przykład udzieli wywiadu do Radia Marka, to nie dość, że ten wywiad zostanie wyemitowany w Radiu Marka, to oprócz tego zostanie pokazany... w Kolumbijskiej edycji marki i pójdzie po całej Ameryce Południowej. U nas jest bariera językowa. Język polski obowiązuje tylko w Polsce i ktoś, kto udziela wywiadu polskiemu dziennikarzowi, najczęściej wie, że ten wywiad idzie na Polskę, a Polska, na przykład dla takiego Mario Kempesa, jest średnio atrakcyjnym rynkiem, bo nie ma tutaj niczego do ugrania. Tym bardziej ja mam większą satysfakcję, jeżeli udaje mi się przekonywać poszczególne osoby. Natomiast uważam, że ta seria The Legends to jest po prostu taki produkt premium, który można byłoby emitować na, na całym świecie i szczerze, bez żadnej fałszywej skromności uważam, że nie ma zbyt wielu takich serii wywiadów, po prostu w Europie oczywiście ja też mam świadomość, gdzie ja się znajduję. Po prostu jestem anonimowym dziennikarzem z Polski i tyle. Że jeżeli taką serię wywiadów w programie Universo Valdano Marchorche Valdano to jego stać na to, żeby mieć takiego Mario Kempesa co tydzień. Ja też mam ta taką świadomość, że ta seria nazywa się The Legends, ale muszę mieć świadomość Powtarzam to po raz kolejny, że to nie zawsze będzie legenda globalnego futbolu ala Mario, Mario Kempes czy Marco van Basten, tylko to czasem musi być legenda bardziej lokalna. To może być legenda Werderu Brema, czyli Ailton. W większości przypadków tej serii to są legendy globalne, postaci rozpoznawalne na całym świecie. Natomiast tak uprzedzając nieco fakty. Lee Dixon w moim odczuciu jest legendą Arsenalu. Legendą piłki światowej nie. Ale nagrałem z nim wywiad, ponieważ uznałem, że warto pogadać z legendą właśnie Arsenalu. Ailton jest legendą Werderu. Wkrótce pojawi się wywiad. Z Javierem Iruretą, czyli trenerem legendarnego Deportivo, który spokojnie może uchodzić za legendę Deportivo. Czy jest legendą globalną? Dla wielu pewnie nie. Natomiast uważam, że raz na jakiś czas warto pokazać także takie legendy bardziej lokalne, związane z jakimś klubem albo z jakimś środowiskiem. Mister Cocolinio, czy możemy liczyć na więcej gości na kanale takich jak Adam w odcinku na temat transferu Obama Yanga? Nie wykluczam, że tak. Był już m.in. Michał Borkowski, był Michał Bojanowski, który zajmuje się Ligą Francuską, i myślę, że tak. Jeżeli jest jakiś temat, przy którym czuję, że jakiś mój kolega po fachu może powiedzieć zdecydowanie więcej niż ja, bo na przykład nie opuścił żadnego meczu Arsenalu w ostatnich 10 czy 8 latach, no to jest oczywiste, że będzie wiedział więcej na temat piłkarzy Arsenalu niż ja. I zawsze uważam, że trzeba otaczać się ludźmi mądrzejszymi, takimi, którzy mają więcej do powiedzenia. I na przykład, kiedy byliśmy na El Clasico z przemkiem pełką, to uznałem, że przemek jest. Jest tak wielką skarbnicą wiedzy na temat Premier League, czy formy poszczególnych piłkarzy występujących w angielskiej elicie, że warto z przemkiem pogadać na, te, na temat Matjego Kasza. Ja nagrałem swój odcinek, ale chciałem też, żeby widzowie na moim kanale poznali punkt widzenia eksperta od Premier League, takiego, który po prostu zajmuje się weekend w weekend tą ligą. raven 103. Gdzie widzisz następny kierunek dla Lucza, jak opuści reprezentację? Bez znaczenia, czy będzie to po mistrzostwach, czy za 2-3 lata. Hmm. Właśnie Premier League. Wydaje mi się, że Premier League to, to są takie rozgrywki, w których Luis Enrique może chcieć się przetestować. Hiszpańscy trenerzy dzisiaj widzą, że nawet jeżeli odnosisz sukces na krajowym podwórku, albo inaczej, jeżeli odnosisz sukces z hiszpańską drużyną, na przykład w europejskich pucharach, zachodzisz daleko w lidze Europy, jak Getafe z Jose Bordelasem, czy Granada z Diego Martinezem, to później ten Diego Martinez przekonuje się, mimo że przeprowadza się do Anglii na czas jakiś, żeby podszlifować język angielski, że nie jest łatwo trafić na ten rynek. Jose Bordelas przekonuje się, że nie jest łatwo trafić na przykład do Calcio, natomiast Luis Enrique wydaje mi się, że znajduje się półkę wyżej. Uprzedzając nieco fakty, za jakiś czas pojawi się wywiad z Johnem Terrym w serii The Legends i pytałem go właśnie o jego plany na przyszłość i o jego cele. I on oczywiście powiedział, że jego długoterminowym celem jest praca w roli trenera, menedżera Chelsea, ale powiedział, że ma świadomość, że w tym momencie nie ma na to szans. Ja go zapytałem, no ale z drugiej strony, zatrudnienie kogoś takiego jak John Terry wywoła taki czynnik wow! Przecież są takie przykłady. Zinedine Zidane, który prowadził tylko rezerwy Realu Madryt. Szawi, który pracował poza mainstreamem, a jednak dostają wielkie kluby. Ale John Terry stwierdził, że jeżeli on miałby rozpocząć swoją pracę w Championship, no to byłoby naprawdę znakomicie. Więc często to pokolenie angielskich na przykład piłkarzy, Lampard, Gerard, Terry, Rooney, oni zdają sobie sprawę, że czasami łatwiej jest rozpocząć od tego niższego poziomu. Natomiast Luis Enrique, troszkę się tutaj rozgadałem, Luis Enrique jest na tak wysokim poziomie, że, że spokojnie może trafić do Premier League. Mateusz Stokłosa. Czy myślisz o zrobieniu wywiadu z jakimś z polskich zawodników w cyklu The Legends? Na razie nie myślę, bo mam nagranych kilka wywiadów do przodu i raczej chciałbym, żeby to były postaci z zagranicy, natomiast nie zamykam się tak całkowicie, nie powiem, że nigdy takiego wywiadu nie nagram, bo myślę, że są takie postaci wciąż do wykorzystania, na przykład Józef Młynarczyk na temat gry w FC Porto. Mimo wszystko ze Zbigniewem Bońkiem nie ma tak wielu wywiadów na temat jego kariery piłkarskiej. Nie na temat bycia działaczem czy selekcjonerem i tak dalej, tylko, tylko kariery piłkarskiej, a i wydaje mi się, że w ogóle jest mało wywiadów z polskimi piłkarzami, takimi z lat 80., -tych, 70. -tych, na temat ich karier, więc nie zamykam się na to całkowicie, ale raczej chcę się trzymać piłkarzy zagranicznych. Charlie Rock. Na, po na, start na początku obecnego sezonu Ekstraklasy powiedziałeś, że na tym kanale będziesz poświęcał jej więcej filmików. Dlaczego odszedłeś od tego pomysłu? Ponieważ komentowałem mniej meczów Ekstraklasy, jest to po prostu z tym związane. Jeżeli będę częściej komentował Ekstraklasę, na pewno będzie tutaj więcej filmików na temat polskiej ligi. Fejden HD, tak to się chyba czyta. Który mecz wybierasz do obejrzenia? Levante, Hetafe w ostatniej kolejce o utrzymanie, czy City-Liverpool o Mistrzostwo Anglii? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Świeży przykład, dlatego że ostatnio był mecz Hetafe z Levante, ja oglądałem wtedy Marsylię, bo chciałem zobaczyć jak Arkadiusz Milik będzie wyglądał w duecie napastników z Cedriciem Bakambu, więc... Ja nie jestem aż takim freakiem, żeby nigdy nie odpuścić meczu Ligi Hiszpańskiej, bo wydaje mi się, że trzeba mieć szerokie horyzonty, trzeba wiedzieć, co się dzieje także w innych ligach. A słuchajcie, ja meczów Hetafe na sezon obejrzę na pewno dwadzieścia kilka, na 100%. I na przykład, jeżeli nie obejrzę takiego meczu Levante-Hetafe na żywo, to może zdarzyć się tak, że w najbliższej kolejce będę komentował Levante albo Hetafe i w ramach przygotowania do tego meczu ja sobie obejrzę powtórkę. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli zajmujesz się tak na co dzień jakąś ligą, to nie ma takiego wymogu, żebyś obejrzał w każdej kolejce wszystkie mecze. Tak się nie da, bo jeżeli byś tak postępował, to zamykasz się na inne ligi i nie masz punktu odniesienia, i moim zdaniem to jest złe. Dlatego warto czasem, na przykład, odpalić właśnie Olympique Marsylia, żeby zobaczyć, jak wygląda Arkadiusz Milik, bo wiesz, jak wygląda na przykład NS Inal czy Jose Luis Morales, których oglądasz praktycznie tydzień w tydzień, więc to jest odpowiedź. Więc City Liverpool, Mistrzostwa Anglii oczywiście. Maciej Cywiński. Czy ser Alex Ferguson potrafiłby się dostosować do warunków obecnego futbolu, czy w świecie piłkarzy z ogromnym ego i presją agentów mógłby nie być w stanie osiągać takich sukcesów. Sir Alex Ferguson i tak musiał radzić sobie z presją agentów, piłkarzy i tak dalej, a Sir Alex Ferguson miał jedną wielką zaletę. Ostatnio miałem okazję, znów nawiążę do The Legends, natomiast jeżeli jest okazja porozmawiać z autorytetami, to warto czasami bazować właśnie na ich opiniach, tym bardziej, że ci ludzie znają te postaci właśnie z pierwszego szeregu, jak Sir Alex Ferguson. I pytałem m.in. Shea Givena, czyli człowieka, który jest legendą Newcastle i reprezentacji Irlandii i który pracował z Wayne'em Runejem, jak on określiłby Wayne'a Runeya. I on powiedział, że Runej Wziął jedną bardzo ważną cechę od Sir Alexa Fergusona, umiejętność delegowania różnych obowiązków do różnych swoich asystentów. Więc wydaje mi się, że Sir Alex Ferguson potrafi robić to idealnie i po prostu dostosowałby się, jeżeli oczywiście zdrowie by mu pozwoliło, także do dzisiejszych czasów bez żadnego problemu. I nie ukrywam też, że chciałbym zobaczyć Wayne'a Rooney'a w roli menedżera w Premier League. Jestem bardzo ciekaw jakby to wyglądało. Krzysztof Pawlik. Czy Kasz pasuje do stylu gry Atletico i czy ten transfer byłby dla niego korzystny biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję w Aston i ciekawe perspektywy pod wodzą Gerarda? Słuchajcie, nie będę cytował po raz kolejny The Legends, bo to już byłaby przesada, ale w wywiadzie z Johnem Terrym będzie całkiem spory fragment na temat Maciego Kasza. Ja generalnie nie jestem fanem wyciągania polskich wątków na siłę. Takiego koniecznie musi być polski wątek z każdym. Ale jeżeli John Terry w ostatnich miesiącach, w ostatnich sezonach był asystentem Dina Smitha, menedżera Aston Villa i poświęcał bardzo dużo czasu na indywidualną pracę z poszczególnymi piłkarzami, zwłaszcza tymi z defensywy, czyli między innymi poświęcał sporo czasu Matiemu Kaszowi. To zapytałem go o Matiego Kasza i sporo na jego temat powiedział. Czy Kasz pasuje do stylu gry Atletico? Pasuje zdecydowanie. Moim zdaniem to byłby świetny ruch i moim zdaniem Mati Kasz w takiej formie, jakiego widzimy w tym sezonie, wchodzi do składu Atletico. Dzień dobry, kontrakt podpisany, dajcie mi koszulkę i wychodzę na boisko. Bez żadnego problemu. Chyba, że Simone znalazłby u niego jakiś taki ewidentny mankament, którego ja szczerze mówiąc w tym momencie nie dostrzegam. Jeżeli Mati trafi do Atletico, na pewno pojawi się tutaj oddzielny odcinek. To mogę obiecać. Michał1236, czemu w ostatnich 10 latach tak mało Polaków przewinęło się przez kluby La Liga w porównaniu z klubami Bundesligi, Premier League, Liga, czy Serie A? Dlaczego z wyjątkiem Grzegorza Krychowiaka były to przygody krótkie lub kompletnie Nieudane, ponieważ brakuje historii sukcesu, a Grzegorz Krychowiak podkreślę i powtórzę to po raz kolejny, nie był traktowany przez hiszpańskie kluby jako stereotypowy polski piłkarz, tylko był traktowany jako produkt francuskiego szkolenia. I on trafił do Sewilli, która bardzo często korzysta z francuskiego rynku. Damian Kondzior nie przebił się w Eibar Bar i tak jak nie lubię często takiego gadania, że Trener nie lubi polskiego piłkarza, trener antypolak i tak dalej. Tak w przypadku Damiana Kondziora, widziałem wszystkie jego występy w barwach Eibar. Naprawdę uważam, że to nie jest tak, że on marnował swoje szanse na boisku. Byli dużo gorsi piłkarze. Natomiast Damian Kondzior trafił do Eibar w takim bardzo newralgicznym momencie, kiedy doszło do pewnego sporu pomiędzy dyrektorem sportowym Franem Garagarsą, a trenerem Jose Luisem Mendilibarem. I Damian Kondzior sporo kosztował jak na warunki Eibar, Mówię z głowy, koło 2-3 milionów euro, tak mi się wydaje, ale jak na Eibar to jest spora kwota. Trafił tam jako człowiek dyrektora sportowego, a niekoniecznie człowiek Jose Luisa Mendilibara, który poświęcał mu po prostu za mało czasu. Ja jestem rozczarowany o tyle, że kiedy Damian wychodził wielokrotnie na boiska Primera División, to mówię to z czystym sumieniem. Pewnie, pewnie niewiele osób oglądało mecze Eibar, ale on dawał radę, naprawdę dawał radę. I dzisiaj tak patrząc na karierę Damiana Kondziora, który później miał różne perypetie w lidze tureckiej, myślę, że był troszkę zrezygnowany po tym, jak nie udało mu się podbić Ligi Hiszpańskiej. Czasami widać, jak krótka jest ta droga pomiędzy Elitą, czyli Primera dywizjona Polską Ekstraklasą. Bo on dzisiaj występuje w Piaście Gliwice i z całym szacunkiem dla Piasta Gliwice ten gość niedawno występował w europejskich Pucharach w barwach Dinama Zagrzeb i moim zdaniem jego stać na większe granie. Tylko po prostu musi trafić do ekipy, która potrafi wykorzystać jego atuty. I uważam Damiana Kondziora za dobrego zawodnika. Czasem słyszę, że jakieś Kluby, hiszpańskie kluby interesują się polskimi piłkarzami Natomiast brakuje konkretów Nasza liga nie jest zweryfikowana Nasza liga nie jest traktowana jako taka liga Która może zweryfikować siebie pozytywnie pod kątem gry Właśnie w rozgrywkach La Liga Do, do tego dochodzą oczywiście jeszcze kwestie językowe Które często hamują transfer polskiego piłkarza Za granicę Więc no, no niestety Mam nadzieję, że kiedyś to się Zmieni i więcej będzie tych polskich piłkarzy. Empanek. Panie Tomku, czy mógłby Pan jeszcze raz przybliżyć, skąd ta ogromna niechęć do Stefana Sawicza? Jaka ogromna niechęć! M, panek, co ty, co ty mówisz? Ja nie byłem fanem Stefana Sawicza w jego pierwszych sezonach w Atletico. Generalnie wolę inny typ obrońcy, natomiast z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Stefan Sawicz w ostatnim mistrzowskim sezonie Atletico był top 3 zawodników Los Colchoneros. Więc nie ma z mojej strony żadnej niechęci, chyba że chodzi ci o tego Stefana Sawicza z polskiej ligi, no ale to, to, tutaj już też tym bardziej nie ma żadnej niechęci. I czy gdyby nie to, że Eriksen dołączył do Brentford, czy nie uważa pan, że mógłby być idealnym zastępstwem dla Evera Banegi, za którym niewątpliwie nadal, nadal tęskni? w Sevillii. Wiesz co, yy, mógłby, z, zgodzę się z tym, natomiast w tym, w tym sezonie aż tak nie tęsknią, ponieważ o ile nie udało się zastąpić Evera Banegi 1-1, to udało się tego Banegę zastąpić systemem. To znaczy często wyżej gra Iwan Rakitic, który jest ubezpieczany przez Joana Jordana przez Fernando, przede wszystkim, który jest znakomitym defensywnym pomocnikiem, ale też kiedy wychodzi na boisko Papu Gomez, to jest taki zawodnik, który ma wolną rolę i który ma bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. I często patrząc na grę Papu Gomeza, na to, jak ten piłkarz porusza się po boisku, to on jest wszędzie. Więc wydaje mi się, że do pewnego stopnia on w buty Evera Banegi wszedł. Ale Christian Eriksen to jest moim zdaniem dobry pomysł. Tutaj się z Tobą. Zgodzę, Max. Jak widzisz swoją przyszłość? Czy masz plany zaangażować się w piłkę w innej formie niż teraz? Nie jako dziennikarz, jako trener, analityk, prezes klubu. Nie mam takich planów. Uważam, że nie miałoby to sensu. Taka praca nie daje ci stabilizacji, a ja stabilizację sobie cenię, zwłaszcza mając poukładane życie rodzinne i szczerze mówiąc, nie chcę nigdzie się w tym momencie wyprowadzać i nie opłacałoby mi się to pod żadnym względem. Ja chcę po prostu rozwijać swoją karierę jako dziennikarz sportowy. Mamba duo. W jaki sposób oglądać mecze, żeby widzieć więcej? Bardzo dobrze znasz charakterystyki wielu graczy oraz taktyki zespołów też bym tak chciał, chociaż w pewnym stopniu. Taka chyba najbardziej banalna rada, jaką kiedyś usłyszałem bodajże od Garego Neville'a Dla niektórych może być banalna. Myślę, że dla większości, dla innych być może nie. Nie patrz na piłkę, tylko patrz na zawodników. No to jest chyba najistotniejsze. Ja nie ukrywam, że mi sporo dało pewne szkolenie scoutingowe, które, na którym byłem. Kilka razy zresztą u Kamila Potrykusa, czyli asystenta Czesława Michniewicza, który ściągał różnych skautów czy ludzi pracujących w angielskiej piłce. I oni tłumaczyli bardzo fajnie niektóre niuanse, detale właśnie związane z boiskiem. więc nie ukrywam, że tamto szkolenie mi sporo dało, ale to też jest tak, że wiesz, że ja, ja się tym zajmuję na co dzień. Po kil często kilkanaście godzin dziennie. Oglądam multum meczów, komentuję multum spotkań i wydaje mi się, że naprawdę trzeba było być na. Bardzo ograniczonym intelektualnie, żeby się przy tym nie rozwijać, żeby nie rozumieć tej piłki coraz lepiej. Więc na pewno fakt, że ja się tym zajmuję zawodowo, bardzo pod tym względem pomaga. Przemysław Piotrowski. Kiedyś, w którymś szkiełem, tej mówiłeś, że według Ciebie nieoczywistym zawodnikiem z ekstraklasy, który może zrobić dużą karierę, jest Wiśniewski z górnika Zabrze. Tak, mówiłem tak w dużej mierze ze względu na warunki fizyczne i szybkość, która dzisiaj na rynku jest bardzo. Ceniona, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Niedawno, chyba nawet kiedyś to przytaczałem, miałem okazję rozmawiać z moim kolegą, który jest agentem piłkarskim, właśnie, i on zwracał uwagę na to, że jeżeli chodzi o wymagania w stosunku do środkowych obrońców, to kilka lat temu, kiedyś, kiedyś, kiedyś było tak, że obrońca ma bronić. Później to poszło w takim kierunku, że obrońca musi grać elegancko i super wyprowadzać piłkę, a teraz od obrońców do takiej gry wysokim pressingiem, czy wysoko ustawioną linią obrony, oczekuje się przede wszystkim szybkości. Wydaje mi się, że Wiśniewski z górnika zawsze to miał. Czy zrobi wielką karierę? Myślę, że nie, ale no jest jakiś potencjał, żeby jakoś tam w tej piłce się zaznaczyć. Natomiast nigdy nie traktowałem go jako takiego wonderkida. Absolutnie. Dla mnie takim wonderkidem, jeśli chodzi o środkowych obrońców w Ekstraklasie w ostatnich latach był Kamil Piątkowski. I tak się też złożyło, że faktycznie Kamila Piątkowskiego miałem okazję oglądać kilka razy na żywo w barwach Rakowa Częstochowa. I właśnie kiedy, wtedy, kiedy oglądałem go na żywo, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. I tu jest drugie pytanie, czy po, czy po czasie zmieniłeś zdanie o samym zawodniku i kogo typujesz do takiej roli na ten moment? nikogo. Ja nie ukrywam, że z sezonu na sezon jestem coraz bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o ocenę potencjału czy talentu poszczególnych piłkarzy, ale jeżeli chodzi o, o młodych polskich zawodników z Ekstraklasy, to w tym momencie nie odważyłbym się chyba wskazać żadnego takiego nazwiska, co do którego jestem przekonany, że zrobi karierę za granicą. Marcin Hojecki, czemu tak mało mówi się o Kukurei w kontekście zespołów z La Liga, Barsy czy Atletico, przecież w Brighton to jest kozak. No, Marcin, ja sto razy mówiłem na temat kukurei na tym kanale, że nie rozumiem, dlaczego ten piłkarz przegrał z Hanem Mirandą w Barcelonie, że nie rozumiem, dlaczego Barcelona nie chciała przynajmniej tego zawodnika przetestować powiedzmy w dłuższym okresie w dorosłym zespole i nie rozumiem, dlaczego Atletico sięgnęło na przykład po Renana Lodiego, a nie Marka Kukureje. Moim zdaniem to była perełka do wykorzystania na tym rynku I, i mówię to naprawdę od kilku lat, więc w przypadku tego zawodnika mogę powiedzieć, że powiedzmy trafiłem z oceną właśnie tego potencjału. Filip Szmigiel. Tomku, czy Twoim zdaniem Thibaut Courtois wygląda w tym sezonie tak dobrze? Tylko przez wzrost formy, czy jednak wydaje nam się, że broni lepiej, przez to, że Oblak i Terstegen zaliczyli straszny zjazd? Jestem ciekaw Twojej opinii. Tibo Courtois wygląda znakomicie, niezależnie od tego, jaki zjazd zaliczył Jan Oblak. Zjazd niesamowity, nie wiem z czego to wynika. I Mark André Stegen, W tym przypadku na pewno kontuzje na to wpłynęły, natomiast jeśli chodzi o niemieckiego bramkarza. Wydaje mi się, że jest światełko w tunelu i że kilka takich spotkań m.in. z Majorką pokazało, że może za chwilkę wrócić ten stary, dobry Tersteigen. Natomiast Thibaut Kurtua to jest coś zupełnie niezależnego, ale ostatnio w programie Ola La Liga zastanawialiśmy się nad tym, kto w tym momencie jest drugim najlepszym ramkarzem w lidze hiszpańskiej. I byłby tu problem, bo moim zdaniem właśnie poza tą, poza tą dwójką Oblak Ter Stegen, którzy w tym momencie nie, mogli, nie mogliby aspirować do takiego miana, bramkarzem, który ma wielki potencjał, żeby zrobić karierę i który ma wiele atutów, żeby kiedyś być bardzo dobrym golkiperem jest Alex Remiro z Realu Sociedad, natomiast jest nieregularny i zbyt często zdarzają mu się błędy albo jakieś dziwne zachowania i myślę, że wysoko można byłoby umieścić Luisa Maximiano z Granady. Właśnie jeśli chodzi o taki ranking, natomiast Thibaut Kurtuła to jest kozak. Naprawdę... Naprawdę kozak. Jakub Kurzac. Rok temu porównywałeś talent i potencjał Ansu Fatiego oraz Winniego. Jak oceniasz swoje decyzje po roku? Czasu. Po roku? Postawiłeś na Ansu Fatiego. Tak, no ja uważam, że Ansu Fati w momencie wyjścia, czyli przed rokiem... Znaczy inaczej, ja uważam, że Ansufati ma kosmiczny potencjał. Że naprawdę, gdyby nie problemy zdrowotne, Ansufati dzisiaj byłby najlepszym piłkarzem Barcelony. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale Jakub, ja nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości a propos tego, jak często dany zawodnik będzie łapał kontuzję bo okładał się na stole operacyjnym. Czy Ansufati ma większy potencjał niż Vinicius? w tym momencie powiedziałbym, że jest blisko znaku równości, jeśli chodzi o potencjał, nieprzydatność, no bo Vinicius w tym momencie jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. W tym momencie, za ten sezon, Vinicius to jest top 3 skrzydłowych na świecie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał, ile lat trzeba było czekać na to, żeby Vini ten potencjał uwolnił? Moim zdaniem Vinicius, którego oglądamy w tym momencie, to jest piłkarz, który złapał luz, który złapał swobodę, ale który przy okazji, bo o tym mówi się stosunkowo niewiele, jest doskonałym profesjonalistą listą świetnie przygotowującym się do pracy, i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Natomiast potencjał i talent to jest coś zupełnie innego. Ja uważam, że Ansufati, jeśli mielibyśmy zrobić taką drabinkę utalentowanych piłkarzy od najwyższego tam do najniższego poziomu, to Ansufati to jest najwyższa półka, jeśli chodzi o talent. No ale to, co się później przetafiło temu zawodnikowi, ciągłe problemy zdrowotne, to jest zupełnie inna kwestia. Ja nie jestem w stanie, wiesz, pewnych rzeczy przewidzieć. Tak samo, jeżeli chodzi o Marko Asensio. Uważam, że gdyby nie kontuzję, to Marko dzisiaj byłby też. Nie byłby może w innym klubie, ale miałby na pewno lepsze liczby, patrząc na cały okres w Realu Madryt. Potencjał i przydatność piłkarza to jest coś zupełnie innego. Jeśli chodzi o przydatność, to Vinicius jest jednym z najlepszych piłkarzy w tym sezonie na świecie. Powiedziałem skrzydłowych: Jeden z najlepszych piłkarzy, to nie są zbyt mocne słowa. Rzućcie okiem, sobie, rzućcie okiem na jego liczby i na to, jak wygląda Real Madryt bez Viniciusa. Hmm. Kubiszcze, czy złożono Ci kiedyś ofertę pracy w klubie sportowym? Jaka miałaby być to posada? Były różne tego typu pytania. To nie było może tak, że dostałem ofertę na maila tutaj, takie i takie warunki, natomiast nigdy nie byłem tym zainteresowany. Żywy. Czy aktualnie Alemani to najlepszy dyrektor sportowy? Chłop w tym okienku zrobił cuda. No, jeden z najlepszych i nie ukrywam, że ja Mateo Alemaniego ceniłem od samego początku i kiedy Joanna Porta zatrudnił Alemaniego, to możecie nawet obejrzeć w pierwszych odcinkach. Uważałem, że to jest jeden z jego najlepszych ruchów i tak jak długo Joan Laporta nie miał się czym bronić poza transparentem, to akurat Mateu Alemani to mógł być taki argument faktycznie na obronę Joana Laporty, więc uważam, że jest bardzo dobrym dyrektorem nie tylko na podstawie tego, co zrobił w Barcelonie, ale także, rzecz jasna, w Walencji. Ale czy najlepszy? Trudno jest to porównywać, bo masz wielu różnych świetnych dyrektorów. W Brighton masz super dyrektora, w Sewilli masz super dyrektora, który nie poradził sobie w Romie, no ale w Sewilli. Robi świetne rzeczy, ale ma niego warto docenić za to, że potrafi bronić się swoją pracą, a nawet więcej, w dwóch klubach, i w Walencji, i w Barcelonie. Monti pokazał, jak trudno jest czasami przenieść swoją pracę w inne miejsce, jeżeli nie znasz danego klubu od podszewki. Łoś, kto według Ciebie zostanie menedżerem Liverpoolu, gdy Klopp nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu obowiązującego do 2024 roku? Analogicznie, kto zostanie trenerem City? Po Guardioli. Menedżerem Liverpoolu zostanie Steven Gerrard. Kto zostanie trenerem Manchesteru City? Ojej. Hm. Nie wiem. Nie mam, nie mam jednego klarownego kandydata w tym momencie. Może, jeżeli teraz mnie o to pytasz, ale nie wykluczam, że zmienię, nie jestem pewny, że zmienię zdanie za pół roku czy za rok. Może ktoś się objawi na tym rynku. Ale jeżeli już musiałbym teraz strzelić, kto zastąpi Guardiola w Manchesterze City, to powiedziałbym, że Nagelsmann. Ale to nie jest tak, że mam pełne przekonanie. Co do Gerarda, wydaje mi się, że ten Liverpool jest mu pisany. Yy, drużyna G. Panie Tomku, czy pojawi się jakiś materiał o rewelacji tego sezonu ekstraklasy Radomiaku? Tak jak powiedziałem, jeżeli będę częściej komentował ekstraklasę, to częściej będą odcinki o klubach ekstraklasy, być może także o Radomiaku. Yy, Albert Zdanowicz, czy planujesz nauczyć się jeszcze jakichś języków? Mówiłeś coś o francuskim, jestem ciekaw, czy dalej aktualne. Ogólnie planuję i chciałbym nauczyć się jeszcze kilku języków, na pewno francuskiego, na pewno chciałbym podslifować język włoski, natomiast y, nie mam czasu w tym momencie. Po prostu na tym etapie rozwoju mojego dziecka zdaję sobie sprawę, jakie są możliwości czasowe i no, nie przeskoczę pewnych kwestii. Jeżeli mam pracować, jeżeli mam nagrywać filmiki na YouTube i mieć jeszcze jakieś życie prywatne, to, to w tym momencie nie mogę po prostu dokładać y, kolejnych tego typu obowiązków, mimo że chciałbym, naprawdę bardzo bym chciał. Ksawik Zdryger. Panie Tomku, czy uważa Pan, że wspominanie o sprawie 711 na konferencji było potrzebne i czy wybór Czesława Michniewicza jest dobrym wyborem i dlaczego? E, tak, uważam, że wybór Czesława Michniewicza jest dobrym wyborem, natomiast ostatnio było to zagadnienie w programie Wysoki Pressing u Darii Kabały-Malarz. I mam takie wrażenie dzisiaj, patrząc na e, wymagania kibiców, że każdy z kibiców wymaga, żeby każdy dziennikarz stanął przed kamerą, czy napisał artykuł, w którym rozjeżdża Czesława Michniewicza, a jeżeli masz inne zdanie, no to od razu jesteś skreślony. I widziałem takie komentarze też po mojej wypowiedzi właśnie w wysokim pressingu, więc powtórzę poniekąd to, co powiedziałem w tym programie. Czy czuję niesmak związany z tymi połączeniami i właśnie relacjami Czesława Michniewicza z fryzjerem? Tak, czuję w związku z tym niesmak. Czy uważam, że tłumaczenia Czesława Michniewicza w kanale sportowym były wystarczające? Uważam, że mógł <laughs> Przepraszam, a nawet powinien powiedzieć nieco więcej na ten temat. Uważam, że gdyby Czesław Michiewicz udzielił szerszego wywiadu i opowiedział o całym krajobrazie polskiej piłki, ale także nieco więcej o tych telefonach, byłoby dobrze. Natomiast musimy w pewnym momencie to wszystko jakoś oddzielić. I musimy się zastanowić, kto w piłce może pracować, a kto w piłce nie może pracować. Zbigniew Bonie kilka lat temu, <laughs> zatrudniając chyba dama na Walkę, rozważał Dariusza Wdowczyka którego rola w tym wszystkim, o czym w tym momencie mówimy, była troszkę inna niż Czesława Michniewicza, nawet nie troszkę. Andrzej Woźniak był w sztabie reprezentacji Polski. Teraz w sztabie reprezentacji Polski mógł się pojawić Łukasz Piszczek. I powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem w wysokim pressingu. Ja mam nadzieję, że kiedyś Łukasz Piszczek zostanie znakomitym trenerem, bo z tego pokolenia Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski i cała ta grupa ma prawdopodobnie największe predyspozycje, żeby być kozackim szkoleniowcem. Dzisiaj widzę na przykład na kursach trenerskich różnych byłych zawodników, jak Sławek Peszko, jak Radek Majewski. Fajnie byłoby, gdyby ci wszyscy ludzie zaczęli przekazywać swoją wiedzę, jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że z całej tej grupy Łukasz Piszczek ma największe papiery. I mam nadzieję, że Łukasz Piszczek zrobi taką karierę, która pozwoli mu pracować za granicą, gdzie jest niesamowicie ceniony i być może w reprezentacji Polski. Jaka będzie wtedy dyskusja na temat Łukasza Piszczka? Jak to będzie wtedy wyglądało? Bo ja mam nadzieję, że Łukasz Piszczek, pomimo swojej historii, dostanie taką szansę. Łukasz Piszczek, który ma zarzuty, który miał zarzuty. Czesław Michiewicz nie ma zarzutów oficjalnie, więc moim zdaniem nie ma przeciwwskazań, żeby był selekcjonerem reprezentacji Polski. I podkreślę po raz kolejny: tak, mam niesmak związany z tymi połączeniami, ale uważam, że skoro nie ma zarzutów, może pracować w reprezentacji Polski. Naprawdę nie musi być tak, że każdy musi mieć identyczne zdanie na dany temat. Natomiast zastanawiam się cały czas, patrząc na krajobraz wokół Czesława Michniewicza. Ja się nie dziwię dziennikarzom, że zadają o to pytania. Nie dziwię się Szymonowi Jadczakowi. Absolutnie jestem ostatnią osobą do krytykowania Szymona Jadczaka. Uważam go być może za najlepszego dziennikarza śledczego w Polsce. Jeżeli na przykład widzę na Twitterze w tym momencie, że inni dziennikarze sportowi gdzieś nabijają się, szydzą z Szymona Jadczaka, czy starają się przedstawić jego pracę w sposób karykaturalny, no to łapię się za głowę. Bo Uważam, że facet na to nie zasłużył. Że facet wykonał tak znakomitą robotę w wielu historiach, związanych nie tylko ze sportem, ale też z polityką, że nie powinno się go tak traktować. Jeżeli on chce drążyć w temacie tych 700, 711 połączeń, to niech drąży. On ma do tego prawo. To jest dziennikarstwo śledcze. Jeżeli on się odbije od kolejnych drzwi i nikt nie będzie chciał opowiadać na ten temat, no to nie będzie chciał opowiadać, ale on ma do tego prawo. Jeżeli do kogoś się dokopie i odwróci losy historii, no to być może trzeba będzie zmienić zdanie. Na razie się nie dokopał. I myślę, że akurat tutaj Czesław nie też ma troszkę racji, że wokół niego były różne osoby w tych czasach. Byli trenerzy, byli dyrektorzy, byli piłkarze, i oni nie zabierali głosu. A gdyby zabrali głos, to mogliby tego Czesława Michniewicza, gdyby mieli argumenty, podkreślam, mogliby go zdyskwalifikować, a nikt taki się nie wychylił na razie. Więc ja myślę, że to też mimo wszystko o czymś świadczy. Ale czy mam ten niesmak związany z tymi meczami, o których mówiło się właśnie najwięcej i z tymi połączeniami? Tak, mam, żeby to było jasne. I to jest koniec, jeśli chodzi o pierwszą część QA.